po kontuzji Kopenhadze zadzwonił do nas Dawid Kozioł, to jest menadżer Andrasa. Dawid jest tutaj na sali. Dawid, pokażesz się. Zadzwonił do mnie, zadzwonił niezależnie do Roberta z prośbą o spotkanie. My byliśmy zaniepokojeni trochę tą sytuacją, bo to było po kontuzji, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Być może ta kariera Andrasa mogłaby przebiegać w sposób dla nas niepokojący. Nie wiedzieliśmy, czy być może Andrasa nie będzie w drużynie do końca sezonu. Była ważna rozmowa. Dawid powiedział, że chce się z nami spotkać. Andras, też rozmawialiśmy wtedy często o tym, jaki jest stan zdrowia. Mówił, że jest bardzo dobrze, on by najchętniej pojechał już te mecze, ale Dawid mu nie pozwala i tak dalej, i tak dalej. Jak to było? Spotkaliśmy się w Porcie 2000 podczas festynu na takiej ławce z tyłu za toaletą, takie może małe, ekskluzywne miejsce. Robert Ofham przyjechał oczywiście, przyjechał Andras Jonsson, przyjechał Dawid Kozioł, porozmawialiśmy chwilę i pytanie Andrasa było takie proste. Czy wy mnie chcecie w Falubazie w przyszłym roku? To było tak naprawdę jedno zdanie, które Andras odpowiedział. Robert powiedział, no tak, no chyba nie ma tak naprawdę innej opcji. Porozmawialiśmy, nie wiem, 5-7 minut i wtedy tak naprawdę już wiedzieliśmy, że Andras będzie jeździł w Stalmecie Falubazie Zielona Góra w sezonie 2014. Pozostały do dogrania szczegóły, to już nam trochę więcej czasu zajęło, ale mam w klubie, to już dzisiaj wymieniany kilka razy, Kamil Kawicki, on już te szczegóły tak dopilnował, żeby to było z korzyścią dla klubu, żeby tutaj się krzywda nie stała, ale również, żeby Andras był zadowolony. To be here in another 3 years is great for me. I had 3 years here, so I know roughly what it's going to be, and I've been feeling great. It's been really good. One of the three best years in my career, the feeling-wise, and I'm sure that this another 3 years will be even better. So I'm really happy for this, and I just hope that we can keep going on the top of the league as we've been doing the last 3 years.